Cześć Piosenki i Człowieki, witam w serii 7 komend w 7 dni. Dzisiaj poopowiadam Wam o najczęstszych błędach podczas nauki komendy zostań. Ale zanim o tym, to chciałam jeszcze wspomnieć o dwóch bardzo ważnych zasadach, które warto, żebyśmy mieli w głowie, niezależnie od tego, jakiej umiejętności, jakiej komendy pieska uczymy. Chodzi o to, żeby na przykład używać konkretnego hasła, bo ja będę mówić zostań. Ale czy Wy powiecie sobie czekaj, albo stój, albo stop, to naprawdę nie ma znaczenia. Pod warunkiem, że wybraliście to jedno hasło i zawsze do psa powtarzacie to samo, tak żeby on rozumiał, bo jak my czasem mu powiemy zostań, a czasem mu powiemy czekaj, to pies potem nie kuma i mówi, ej człowiek, no to o co Ci chodzi, nie? A druga rzecz, bardzo ważna, żebyśmy dokładnie wytłumaczyli psu, co to hasło, na przykład zostań, ma oznaczać. I w naszym przypadku będziemy mówić o sytuacji, w której my mówimy do psa zostań i tutaj zahaczamy o pierwszy błąd. On się ma nie ruszać dotąd, dopóki mu na to nie pozwolimy, czyli kiedy nie użyjemy komendy zwalniającej. A właśnie bardzo często dzieje się tak, że my mówimy psu zostań i w zasadzie chcemy, żeby przez chwilę się nie ruszał, ale my nie wiemy przez jaką chwilę i okazuje się, że to pies sam sobie określa, że a, już posiedziałem wystarczająco długo, to już idę, to już spadam. Jeżeli ten odcinek czasu był dla nas okej, bo coś takiego się wydarzyło, że akurat nam tyle wystarczyło, żeby pies się nie ruszał, to my na to w żaden sposób nie reagujemy. I to jest moment, w którym pies bardzo szybko się uczy, że aha, czyli to ja decyduję o tym, kiedy ja mogę zwolnić się z tej komendy. A to nie powinno tak być, bo to właśnie w komendzie zostań, to my decydujemy o tym, czy pies się ma nie ruszać przez 5 sekund, czy przez 50 sekund, a może trochę dłużej, bo sobie właśnie umyłam podłogę i bym chciała, żeby ta podłoga wyschła. Więc błąd numer jeden jest taki, że pamiętamy o tym, żeby każdorazowo z komendy zostań psa zwolnić. Może to być komenda OK, która mówi mu na przykład rób co chcesz, albo jakaś inna komenda, która coś konkretnego dla niego oznacza, na przykład do mnie, albo idziemy. Drugi błąd, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć, on się znowu łączy trochę z tym pierwszym. Czyli to jest moment, w którym Wy chcecie wyjść z domu, chcecie zakomunikować psu, że on z nami nie idzie, więc mówimy mu zostań i zamykamy przed nim drzwi. No i teraz, jak wiemy, że komenda zostań oznacza, że pies się ma nie ruszać tyle, ile ja mu powiem, czyli dotąd, dopóki ja nie powiem komendy na przykład OK, no to co on ma zrobić, jak go tak zostawiliśmy samego w domu i powiedzieliśmy zostań i ma siedzieć pod tymi drzwiami i się nie ruszać, aż wrócimy? No właśnie, na pewno pies tego nie zrobi, bo Wy pewnie zamkniecie drzwi, on zaraz tup, 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 albo pójdzie do okna sprawdzić, gdzie tam poszliście, albo do siebie na legowisko, albo pobawić się jakimiś zabawkami, albo jeszcze coś innego sobie wymyśli, jak już ma wolną chatę, nie? Dlatego, jeżeli Wy chcecie zakomunikować psu, że wychodzicie z domu i on z Wami nie idzie, to używajcie innego hasła niż tego, które oznacza, że on się ma nie ruszać, bo nikt go z tej komendy nie zwolni, tak? Czyli ja mówię psu na przykład zostań i potem mówię OK, kiedy może się ruszyć, ale jak wychodzę z domu, to mówię mu na przykład pa piesełek, albo mówię nie idziesz ze mną i wtedy ja nie oczekuję, że on siedzi pod drzwiami i się nie rusza. Dalej. Musimy wiedzieć, że jest naprawdę duża różnica dla psa, czy my go chcemy zostawić w komendzie zostań, jak on siedzi, jak on leży, czy jak on stoi. I w zasadzie każde z tych pozycji powinniśmy go nauczyć od nowa. Czyli muszę od początku psa nauczyć zostań wsiad, od początku psa nauczyć zostań wleżeć i od początku psa nauczyć zostań stój. Mało tego, może się okazać, że któraś z tych pozycji będzie dla niego łatwiejsza. Czyli na przykład jak mam takiego leniuszka, to mu łatwiej będzie utrzymać komendę zostań, jeżeli się położy. Ale jak mam takiego pieska, co tam, wiecie, w głowie ma dziki szał, to może łatwiej mu będzie zostać w komendzie siedzącej, a nie takiej leżącej, już jestem gotowy. I warto traktować wtedy te różne zmiany pozycji jako trochę takie trzy różne komendy, tak? Czyli na przykład wiem, że dobra, mój pies potrafi zostać 5 sekund w leżeniu, ale 40 sekund w siadzie, a na przykład bardzo długo stojąc. I wtedy wiemy, na jakim etapie w konkretnej zmianie pozycji jesteśmy i czego możemy w danym momencie, w danej sytuacji od pieska oczekiwać. Czwarty błąd. To jest taka sytuacja, w której nie myślimy o tym, żeby przećwiczyć komendę zostań
w różnych kontekstach, bo naprawdę dla psa ma znaczenie, czy wy się od niego odsuniecie przodem, czy tyłem, szybko, czy powoli, czy go chcemy obejść w kółko, czy chcemy truchcikiem, czy my rzucimy jakąś zabawkę, czy na przykład wysypie nam się jakieś jedzonko, czy znikniemy psu z pola widzenia, czy niekoniecznie. I tak naprawdę każdy z tych kryteriów powinniśmy przećwiczyć oddzielnie. Czyli na przykład na początku ćwiczę najłatwiejsze rzeczy, czyli wtedy, kiedy jestem przodem do psa i bardzo powoli się od niego odsuwam. Potem mogę sobie zacząć ćwiczyć, że na przykład jestem tyłem. Potem, że robię delikatny truchcik. A dopiero później dodaję rozproszenia w postaci, nie wiem, piłki, która poleciała, ptaka, który pofrunął. Jak ktoś umie ptaka pofrunąć wtedy, kiedy potrzebuje rozsypanego jedzenia. Albo wiecie, w miejscu, w którym po prostu dużo się dzieje. No bo wiadomo, że jak zrobimy psu w salonie zostań, odsuniemy się od niego na 3 metry i potem go ładnie zwolnimy, to on to pięknie zrobi. No tylko pytanie, czy zrobi to samo na wybiegu pełnym psów, wtedy, kiedy wszystko dookoła się dzieje, dużo się dzieje, pieski biegają, ptaszki fruwają, klakson gdzieś tam słychać i może mu być dużo, dużo trudniej. Więc pamiętajcie o tym delikatnym podnoszeniu poprzeczki, tak, żeby nie wrzucać psa z bardzo łatwej sytuacji do bardzo trudnej, no bo faktycznie później ta komenda się nam nie udaje. I ostatni błąd na dzisiaj. To jest ciągłe powtarzanie komendy. Czyli jak odsuwacie się od psa i ciągle mówicie zostań, 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 zostań i potem okej, albo chodź, to się okazuje, że pies myśli, że jemu nie wolno się ruszać tylko do momentu, w którym wy ciągle do niego gadacie zostań. Możecie to spróbować, zrobić taki eksperyment, powiedzieć mu zostań, 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 przestań mówić, przestać mówić. Ja jestem pewna, że on się ruszy, bo on tak to zrozumiał. Aha, człowiek do mnie gada, to ja się mam nie ruszać. Zostań, 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 zostań. Okej. I to powoduje, że trudno zrobić tą komendę w takich codziennych sytuacjach. Czyli wtedy, kiedy na przykład ja mówię psu zostań, bo czekam na czerwonym świetle i akurat ktoś do mnie zagadał, nie? Ja się odwróciłam do tego człowieka i zagadałam. Przestałam tym samym mówić do psa, zostań, zostań, zostań. Co on myśli, że już może się ruszyć? Dlatego powtarzajcie tą komendę tylko raz. Mówcie psu zostań, a on ma wiedzieć, że wolno mu się ruszyć. Patrz, błąd pierwszy. Wtedy jak mu już powiem, na przykład okej, albo idziemy, albo do mnie. No to tyle, jeśli chodzi o błędy dotyczące komendy zostań. Ciekawa jestem, ile z nich popełniacie. Może żadne? Może tylko trochę? Spróbujcie, sprawdźcie. Nie wam ktoś podpowie, jak patrzy na was z boku, bo czasami jest nam tak trudno, wiecie. Jak my sami gadamy, to nam się wydaje, że dobrze gadamy, a potem się okazuje, że niekoniecznie. No i przypominam, że jeżeli chcecie posłuchać o innych błędach przy innych komendach, to tutaj jest cała playlista. Zapraszam, a my widzimy się już jutro. Smell you later. Smell you later. Czy pies może przestać wydawać dźwięki? O Jezu, on wygląda jakby był opętany. Słyszałeś tego?